Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak część z Was zapewne dobrze wie, w ostatnim czasie na zagranicznym YouTubie, w zagranicznym internecie dużo się mówi o pewnym wydarzeniu, pewnym happeningu nazywanym Beyond the Gates. Jest to powiązane oczywiście z serią Jurassic World, Jurassic Park. Wiele ludzi spekulowało, że może to być coś związane z jakimś nowym dodatkiem, z jakimś nowym DLC do gry Jurassic World Evolution. No niestety, muszę Was zmartwić, niestety nie ma to nic wspólnego z istniejącą grą. Beyond the Gates nie jest niczym innym niż po prostu zapowiedzią strony internetowej, która ma sprzedawać różne zabawki, akcesoria, koszulki, gifty, suweniry związane z Parkiem Jurajskim, tak zwane Amber Collection, figurki ruchome, zabawki przedstawiające na przykład Velociraptory, Pterodaktyle, Tyranozaura, wszystkie rzeczy, które mogą być kojarzone z Parkiem Jurajskim. Tak więc niestety, ale nie jest to w najmniejszym stopniu zapowiedź jakiejś nowej zawartości do naszej ulubionej gry. Natomiast są pewne informacje, pojawiło się ostatnio trochę dyskusji na ten temat na zagranicznym YouTubie, troszkę pokopałem i bardzo często pojawia się screenshot rozmowy Zamier 86 oraz Briana Fresha na Twitterze odnośnie jednego z postów, które umieściło Jurassic World, gdzie padło pytanie, czy jest to koniec, czy to już wszystko. Na co Jurassic World Evolution bezpośrednio z swojego profilu, nie jako Frontier Developments, tylko nawet samo Jurassic World Evolution już nam odpowiedziało, że this is not the end. Możemy potwierdzić także, team pracuje gdzieś tam daleko w głębinach laboratorium, w podziemiach laboratorium, i więcej na ten temat dowiemy się w ciągu roku bieżącego. Inną odpowiedzią oczywiście też jest, że potwierdzają to, że cały czas są jakieś kontynuowane prace odnośnie zawartości do gry i po raz kolejny do odpowiedzi Samiera 86 pada zdanie, że we can confirm that the team is hard at work on something new and we will have more to share later this year. Wydaje mi się, że jest to jednoznaczna zapowiedź jakiejś nowej zawartości do gry, aczkolwiek nie spodziewałbym się, że otrzymamy ją w tym roku. Zapytacie pewnie dlaczego. Nie otrzymamy jej w tym roku z prostego powodu. Myślę, że będą się wstrzymywali z nowym dodatkiem, z nową zawartością do gry aż do czasu premiery kolejnej części Jurassic World 3, Jurassic World Dominion. Dopiero po premierze kinowej tego filmu będziemy mogli oczekiwać jakiejś nowej zawartości do naszej gry. Nie wydaje mi się, żeby to miało nastąpić wcześniej. Aczkolwiek, jak pojawią się tylko jakieś nowe informacje, na pewno będę Was informował. Możliwe, że właśnie w taki sam sposób jak teraz, może w troszkę zmienionej formie, może opowiem o tym w trakcie filmu, jeszcze nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Tak więc generalnie gra jeszcze nie umarła, na chwilę obecną wiadomo, no jest pewien przestój tak w nowościach, ale ze względu na obecną sytuację na świecie wydaje mi się, że jest to dosyć zrozumiałe, że wszystkie premiery kinowe są przekładane, a co za tym idzie, również wszelkie dodatki, które miałyby powodować rozwój gier, również są opóźnione właśnie przez całą sytuację pandemiczną, jaka jest w sumie na całym świecie, nie tylko w naszym kraju. To by było w sumie na tyle, mam nadzieję, że rozwiałem jakieś wątpliwości odnośnie Beyond the Gates. Obserwujcie mój kanał, zasubskrybujcie, jeżeli chcecie więcej tego typu newsów. Jeżeli interesuje Was tematyka Jurassic Park i Jurassic World, zostawcie subskrypcję na kanale, prowadzę rozgrywkę, gameplay. Bardzo miło będzie mi zobaczyć coraz większą liczbę subskrybentów ze względu właśnie na tą serię. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Piąteczka.